No a teraz już zapowiedziany profesor Jan Żaryn, historyk, były senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku. Właśnie, nowy rok. I refleksje profesorskie są jakie? No przede wszystkim życzenia, bo od tego wypada rozpocząć, więc przede wszystkim dla wspaniałego radia, dla wszystkich, którzy go słuchają od już lat, w tym zresztą będą to życzenia także dla mnie i dla moich najbliższych, bo my też słuchamy często. No i dla rzecz jasna Krzysztofa Skowrońskiego i całej wspaniałej ekipy, żeby rzeczywiście był to rok sukcesów i zwycięstw, jak to zapowiedział, miejmy nadzieję, profetycznie pan prezydent Andrzej Duda. Jednym z tych zwycięstw niech będzie także jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich 2020 roku. Bardzo ładnie pan profesor wkupuje się w łaski zespołu. Dziękujemy bardzo. Przekazujemy także życzenia wszystkiego najlepszego. No to wywołał pan profesor pierwszy temat naszej rozmowy, czyli te ostatnie z czterech wyborów, które mieliśmy w ciągu 18 miesięcy. W maju wybierzemy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest już kilku konkurentów. Czekamy jeszcze na decyzję Konfederacji, czekamy na decyzję Lewicy, czyli dwóch ostatnich ugrupowań parlamentarnych, które swoich kandydatów nie wystawiły, ale już mamy całkiem pokaźną stawkę. Jest pani marszałek Kidawa-Błońska, jest pan Szymon Hołownia, jest Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Jak pan profesor przewiduje ten wyścig wyborczy do urzędu prezydenta? No to oczywiście nie jest proste, żeby cokolwiek przewidywać, natomiast według tego, co dziś widać i czego uczy także doświadczenie ostatnich miesięcy, to wszystko wskazuje na to, że jeśli Koalicja Obywatelska nie zmieni swoich wewnętrznych struktur, upodobań, swoich wewnętrznych także natury etycznej decyzji. Mam tutaj na myśli sprawę pana marszałka Grodzkiego. To będzie formacją schyłkową i jej kandydatka w tym przypadku pani Kidawa-Błońska nie będzie moim zdaniem miała jakichkolwiek szans powodzenia. Bo gdzieś chyba taka czara goryczy może się przechylić na stronę innej formacji opozycyjnej wobec PiS-u. Myślę tu albo niestety o Lewicy, albo mniej niestety, ale też to nie moje pchły, o PSL-u. Taka będzie konsekwencja braku decyzyjności formacji w tej chwili najbardziej opozycyjnej, czy tak przynajmniej wizerunkowo się przedstawiającej, jaką jest Koalicja Obywatelska. Jej schyłkowość moim zdaniem jest nieunikniona, jeśli tak dalej będzie się ona, ta formacja zachowywała. A z drugiej strony jest pytanie, jeszcze zanim wrócimy do opozycji, to jeszcze chciałbym najpierw pana prezydenta ocenić, bo jest takie pytanie się pojawia, kiedy patrzę na te 5 lat, już za chwilę będzie pełne 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy, czy to była prezydentura, to była kadencja, która była wypełniona treścią? Czy kiedy pan profesor myśli o Andrzeju Dudzie, to od razu przychodzi panu profesorowi na myśl jakaś konkretna rzecz, konkretne pole aktywności, gdzie pan prezydent może się popisać sukcesami? No przede wszystkim, choć może to niegrzecznie i niewłaściwie brzmi, no ale jednak ludzie, ja też porównują rzeczy i porównujemy także osoby. Jeżeli jeszcze ktokolwiek ma w pamięci prezydenturę pana Bronisława Komorowskiego pod hasłem siedzenia pod żyrandolem, to niewątpliwie jest to pewnego rodzaju znak ewentualnej przyszłej prezydenckiej kandydatury, która by pochodziła z tej samej formacji. No i raczej wydaje się, że Polacy nie są zainteresowani
by pierwsza osoba w państwie zajmowała się pilnowaniem żyrandola. Tym bardziej, że właśnie prezydentura pana Andrzeja Dudy pokazuje, iż można inaczej i na dodatek przede wszystkim wizerunkowo inaczej, bo konstytucja jest tak skrojona dzisiaj, że prezydent jest w zasadzie nosicielem tego, co zapada jako decyzja gdzie indziej, to znaczy w gabinetach rządowych przede wszystkim. Natomiast on swoją postawą reprezentuje, można powiedzieć, te wszystkie decyzje, które rząd i polityka większości w tej chwili parlamentarnej reprezentuje na przykład na zewnątrz, czyli przykładowo cała polityka rządu, która opiera się na sojuszu z Stanami Zjednoczonymi i Paktem Północnoatlantyckim, jest wizerunkowo bardzo dobrze podtrzymywana przez prezydenta, który jest, można powiedzieć, sługą pewnej decyzji większości Polaków, a większość ta polega na tym, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej i postanowił reprezentować właśnie tę decyzję większości narodu na forum międzynarodowym. Tak samo jak to, co nazywamy podtrzymywaniem tego pozytywnego, godnościowego wizerunku narodu polskiego, jeśli chodzi o perspektywę naszych nie do końca dobrych relacji z różnymi narodami i państwami, jeśli chodzi o politykę historyczną i to, w jakim stanie jest ta polityka historyczna u właśnie różnych naszych partnerów, czy też wręcz wrogów, bo rzecz jasna, nie tylko chodzi tu o nauczanie partnerów lepszego widzenia naszych racji, ale także zderzanie się z tymi, których nie będziemy w stanie nauczyć, natomiast trzeba ich zwalczać na właśnie tym, że wybranym jednym z ważniejszych dzisiaj terenów walki, jakim jest pamięć o historii XX wieku. I tutaj także pan prezydent w ciągu tych 5 lat i przede wszystkim swoimi wspaniałymi przemówieniami, świetnie przygotowanymi, daje taką dobrą receptę na bycie głową państwa. I myślę, że to są główne osiągnięcia, to znaczy z jednej strony bardzo dobra wizerunkowo prezentacja Polaków na forum międzynarodowym, i z drugiej strony bardzo dobra polityka wewnętrzna z punktu widzenia tej służby wobec tej większości rządowej i parlamentarnej, no, z którą zapewne także pan prezydent osobiście się w jakiejś mierze identyfikuje. No ale z drugiej strony były też porażki tej... Ale nie podkreślam identyfikacji, tylko właśnie służbę. Bo nie. To jest tu istotne. Były także potknięcia w tej, albo porażki tej prezydentury. Chociażby wspomnijmy kwestię zmiany konstytucji. Prezydent wystąpił z ruchem, z propozycją, która się zakończyła projektem referendum. Senat to odrzucił głosami Prawa i Sprawiedliwości senackich, także w izbie, której pan jeszcze tak, profesor zasiadał. Tak. To pokazało, ja że jest jakieś nie... Tymi, żeby była jasność, ja akurat byłem za rozpatrywaniem projektu pana prezydenta. On był przedstawiony przez pana ministra Muchę i znalazła się grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja, którzyśmy uznali, że warto jest wysłuchać prezydenta w tej kwestii i dalej procedować proponowane zmiany, niezależnie od ostatecznego werdyktu, bo przecież wiadomo, że nie tylko tu głosy PiS-u były najistotniejsze, ale także głosy opozycji, która miałaby większe... Z tego nic nie wyszło, panie profesorze. Stara konstytucja, jak jest, tak pozostała. Tak jest.
Ale powtarzam, miałaby opozycja większy dyskomfort, gdyby nasza opcja wewnątrz PiSu wtedy wygrała. Nie wygrała, stało się inaczej. Większość senatorów PiSu tak się wstrzymała od głosu. Wniosek prezydenta upadł w Izbie Wyższej. To przejdźmy do innego prezydenta. Ale przepraszam, jeśli można, bo oczywiście porażki też były, żeby była jasność. I jednak największa porażka, z której będzie musiał pan prezydent się ewidentnie rozliczyć, jeśli chodzi o przyrzeczenia kampanijne, i tego na pewno nie odpuszczą zainteresowani, czyli frankowicze. To jest na pewno to, co stanowi pewnego rodzaju rysę na szkle, łatwą do wyartykułowania i przypomnienia. I zapewne pan prezydent będzie miał tutaj argumenty, ponieważ w tej wersji konstytucyjnej, w której istniejemy, jego pole manewru jest na pewno bardziej ograniczone niż być może przypuszczał w momencie, kiedy kampanię zaczynał. Chociaż jeszcze zaczynał kampanię, kiedy kto inny miał być premierem, potem premier się zmienił, nastawienie do frankowiczów także się zmieniło w ekipie rządzącej. Panie profesorze, kwestie historyczne rozpalały naszą debatę publiczną w końcówce ubiegłego roku za sprawą Władimira Putina, który prezydenta Rosji przy okazji, który miał okazję trochę jaka zweryfikować. To ciekawa tradycja tego imienia, nie? Władimierz Lenin, Władimierz Putin, takie skojarzenia. Władimir Putin, Władimir Władimirowicz nam napisał historię na nowo. Wszyscy oczekują dalszego ciągu. W styczniu jeszcze wizyta w Jerozolimie, tam szczyt poświęcony Holokaustowi, a 9 maja wielkie uroczystości z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wszyscy się spodziewamy eskalacji i dalszego przemodelowania historii. Także jeden jest tylko dobry Związek Radziecki, Polska jest najgorsza, a i Zachód też nie jest wcale taki kolorowy. No tak, i rzecz jasna będziemy świadkami tego poszukiwania przez Putina sojuszników zewnętrznych w kontekście właśnie wspólnej pamięci dotyczącej II wojny światowej. I ja widzę tutaj dwa takie kierunki poszukiwań kosztem prawdy i kosztem także Polski i polskiej pamięci o II wojnie światowej. Pierwszy kierunek to jest właśnie środowiska żydowskie, te bardzo mocno uformowane przez narrację komunistyczną czy sowiecką, w której Armia Czerwona była wyzwolicielką Żydów spod Holokaustu, i te poszukiwania zrozumienia tej narracji w środowiskach żydowskich będzie co i raz, to rzecz jasna, widoczne, i Putin będzie się do tego odwoływał. A także rzecz jasna do tej narracji szeroko pojętej lewicy, pożytecznych idiotów, których nie brakowało od 1945 roku wzwyż na Zachodzie, którzy widzieli Związek Sowiecki w perspektywie właśnie walki z faszyzmem, a nie państwa, które niszczy doszczętnie i zniszczyło jakiekolwiek prawa człowieka i obywatela, które rzekomo ta lewica na Zachodzie próbowała podtrzymywać jako katalog jej słusznych wartości. Ten brak logiki jest czytelny od pokoleń na Zachodzie. No, dla Putina tylko jest niedobra informacja, że to pokolenie 68 roku, które byłoby wdzięcznym odbiorcą tego typu narracji putinowskiej, no dziś jest już zdemęciałe i szczęśliwie odchodzi w niepamięć. Pojawia się zdecydowanie nowa konfiguracja widzenia przeszłości, w tym tej dla nas najważniejszej, czyli wieku XX. I choćby po tym starciu Putin-Morawiecki widać, że to pokolenie obecnego premiera rządu polskiego, a które także jest pokoleniem rządzącym w innych częściach świata zachodniego, no jest bardziej skore jednak do czytania historii II wojny światowej
napisanej przez Polskę. No i bardzo dobrze, tak powinno być, tego się trzymajmy. Jest jakaś być może zapaść w środowiskach intelektualnych czy pseudointelektualnych Zachodu, w której to zapaści właśnie odchodzące pokolenie 68 zostaje zastąpione przez ludzi lepiej przygotowanych do rozumienia czasu II wojny światowej. Pan profesor współkształtował i współkształtuje politykę historyczną Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, przynajmniej tak mówi wielu ekspertów, że do tej pory my tą walkę na tą krótką metę z Moskwą wygrywamy, że oszczerstwa Władimira Putina, jego pisanie, które na nowo było tak obcesowe, tak niewiarygodne, tak nasączone kłamstwem, że się musiało nie przyjąć. No i pytanie, po co to było zrobione? Czy to jest element jakiejś paniki, roztargnienia, czy jakiegoś rewanżu za przegrane negocjacje gazowe z Ukrainą? Czy to jest jednak element jakiejś dłuższej strategii, gdzie można na początku przegrać albo mieć mniejszą siłę oddziaływania, ale gdzieś tam Moskwa ma w dłuższej perspektywie wizję napisania historii trochę na nowo, trochę pod siebie, bardzo na niekorzyść Polski? No przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę i zdajemy sobie z tego sprawę, że naprawdę historia, szczególnie II wojny światowej, jest przez polityków używana jako narzędzie. Jako narzędzie do realizowania swoich dzisiejszych interesów państwowych i niewątpliwie panika chyba jest tu słowem w miarę właściwym, wynikająca zarówno z bardzo ostrego stanowiska nie tylko Polski, bo to jest mniej ważne, ale wydaje się, że także Stanów Zjednoczonych wobec Nord Stream 2 i także chwiejności, którą widać w polityce niemieckiej, do tej pory twardej za Putinem, a wydaje się, że tam też nabierają powoli wody w usta i zobaczymy, co z tego będzie. No właśnie Ukraina i także wyraźny brak postępów, jeśli chodzi o Moskwę, zawłaszczania ponownie terytoriów na wschód od obecnej granicy tego z państwa, bo także Łukaszenka okazał się być przyjacielem z podwójną twarzą, bo jednak też prowadzi jakąś grę wobec Moskwy. To wszystko jest dla Kremla na pewno niesprzyjające z punktu widzenia zarówno interesów samego Putina osobiście i jego ekipy, jak i interesów szeroko pojętego państwa rosyjskiego w tej tradycji tego państwa, które naznaczone jest daleko idącym imperializmem. W tym przypadku imperializmem, który wydawał się być zaspokojony przez właśnie między innymi daleko idącą inwazję surowcową czy gospodarczą. No a i tutaj gdzieś widoczne są rysy i porażki. Więc powrót do tego języka starcia o historię jest także niewątpliwie powrotem wynikającym właśnie z tej paniki dotyczącej bieżących porażek gospodarczych. Pytanie, czy polski rząd jest na pewno gotowy, czy my na pewno dobrze żeśmy nasze archiwa opracowali, czy na pewno dużo pieniędzy wydaliśmy na badania historyczne, to żeby się przygotować na taką wojnę. Wiceminister spraw zagranicznych, jak kiedyś doradca premiera Mateusza Morawieckiego, pan minister Jabłoński, mówił, że Polska jest gotowa na wielomiesięczną batalię, jeśli chodzi o politykę historyczną, batalię informacyjną z Rosją. Czy mamy tyle amunicji, panie profesorze? Czy myśmy opisali nasze archiwa, czy my jesteśmy pod względem historycznym do takiej wojny gotowi? Myślę, że jesteśmy gotowi w tym sensie, że po naszej stronie jest niewątpliwie to, co najistotniejsze, czyli prawda historyczna. Natomiast narzędzia
Niewątpliwie niektóre ekipa obecna odzyskała, czy ma je w swoim arsenale przez siebie przygotowane. Mam tutaj na myśli takie dwa przykładowo, jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a z drugiej strony Polską Fundację Narodową. I jeżeli obydwa te ważne instrumenty będą należycie prowadziły politykę historyczną i będą w stanie oddziaływać na przestrzeń międzynarodową, a w ślad za tym idą także inne instytucje państwa, jak na przykład Instytut Pileckiego, który w Berlinie ma swoją, można powiedzieć, delegaturę w tej chwili, no to jest to właśnie ten sposób samoprezentacji, który powinien przynosić i przynosi zresztą w tej chwili widoczne efekty. Także próba docierania, między innymi przez Polską Fundację Narodową, docierania do elit intelektualnych, naukowych, dziennikarskich świata zachodniego z taką próbą, przepraszam za słowo, przewerbowania tych, którzy wpływają na opinię publiczną, ale także na opinię polityków świata, który też nie jest do końca hermetyczny, tylko na niego oddziaływuje prasa, media, filmy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest oczywiście widoczne obecnie jako pewnego rodzaju kierunek myślenia polskiego. To oddziaływanie na świat partnerów zachodni za pomocą narzędzi, które wydają się być w tej chwili najskuteczniejsze. No i trzeba to oczywiście robić. Natomiast nie ma co się też łudzić. Historia jest bardzo ważnym miejscem, w którym odbywa się batalia. I tutaj właśnie mamy ten argument podstawowy, że naprawdę dzięki naszym przodkom my nie mamy się czego wstydzić. Mieliśmy wśród narodu polskiego tak dużo wspaniałych bohaterów, że oni nam niejako załatwiają ten fundament, który albo należycie, albo nie wykorzystamy. Natomiast niewątpliwie to jest tylko jeden z kierunków ataku na Polskę. My jesteśmy państwem w Europie Środkowej na tyle dużym, że musimy dbać o prezentację stanowiska Europy Środkowej wobec partnerów na zachodzie i na wschodzie, a jednak na tyle małym, że nie możemy być w tym prezentowaniu porównywalni do Niemiec czy Francji, boję się, że także Włoch. W związku z tym mamy taką sytuację niewdzięczną w polityce zewnętrznej, że jeżeli wybijamy się na niepodległość, a czynimy to, to musimy z jednej strony dbać o Międzymorze i o to, by ta konstrukcja europejsko-środkowa nadawała się wszystkim partnerom tu położonym do realizacji, a z drugiej strony musimy mieć świadomość, że silniejsi od nas będą tę konstrukcję, przede wszystkim Niemcy, Rosja, kapitał chiński będą rozbijać. Oczywiście, bo niby dlaczego mają tego nie robić? No, to jest gra interesów gospodarczych i tutaj już nie historia, tylko siła, potencjał państwa i narodu będą odgrywały pierwszorzędną rolę. Na dziś widać, że się wyzwoliliśmy z tego neokolonializmu. Popadły w ten neokolonializm inne państwa, które mają krótszy staż w Unii Europejskiej, bądź dopiero aspirują z Europy Środkowo-Wschodniej. Mam na myśli na przykład Rumunię, która wydaje się być dziś państwem, które przeżywa nasze lata 90. w sensie właśnie wykorzystywania przestrzeni do inwazji kapitału zewnętrznego. No i okej, no trzeba to wszystko widzieć, rozumieć i robić swoje, czyli próbować jednak zdawać sobie sprawę, że jesteśmy zbyt
poważnym partnerem europejskim, żeby nie liczono się z nami i żebyśmy mogli także sami się kurczyć do nieswoich wymiarów. Powiedział profesor Jan Żaryn, historyk, były senator 9. kadencji Senatu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam jeszcze raz noworocznie. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego w nowym roku 2020.